Rozmowa dnia. W naszym studiu Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Witam panie ministrze, dzień dobry. Dzień dobry. Niemcy rozważają obcięcie unijnych funduszy w Polsce. To jest tytuł, który pojawił się w polskich mediach w ślad za publikacją internetowego wydania niemieckiego tygodnika Der Spiegel, który z kolei podaje wiadomość wcześniej przekazaną przez internetowy serwis Politico. Wedle tych doniesień rząd Niemiec analizuje, czy Unia Europejska może uzależnić wypłaty funduszy strukturalnych dla krajów Unii od przestrzegania zasad praworządności w tych krajach. To jest realna groźba wobec Polski? Byłoby łatwiej komentować, gdybyśmy znali pełny kształt tej propozycji. Znamy tylko jakieś strzępy, fragmenty, więc komentować jest odrobinę trudniej. To jest tylko przeciek. Natomiast jeżeli pan pyta, czy to jest możliwe, czy łatwe do wykonania, to stwierdzam z całą siłą, że to jest bardzo trudne do wykonania, o ile w ogóle możliwe, ponieważ oznaczałoby to, że mechanizm zmierzający do de facto ograniczenia praw członkowskich jednego z państw członkowskich, jednego, drugiego czy trzeciego, byłby zależny od ocen woli politycznej, od dowolności politycznej wręcz Komisji Europejskiej, która jest ciałem wykonawczym. Tego typu decyzje, tego typu opinie mogą być oczywiście kształtowane, takie stanowiska mogą być kształtowane, ale tylko i wyłącznie przez ciała niezależne, z zagwarantowaniem państwom członkowskim również możliwości przedstawiania swoich własnych argumentów i obrony. Tak prosto, jak to jest przedstawione w tym przecieku, jest to po prostu niemożliwe. Natomiast Polska będzie oczywiście z uwagą przyglądała się dyskusji na temat budżetu, bo wokół tego budżetu jest oczywiście wiele różnych problemów, które z polskiego punktu widzenia mają absolutnie kluczowy charakter. To jest jeden kanał nacisku, a druga kwestia, o której też sporo się w polskich mediach pisze, to są ewentualne kary, sankcje, jakieś retorsje dla Polski za odmowę przyjmowania uchodźców wedle wypracowanego w 2015 roku mechanizmu ich rozdzielania wśród krajów członkowskich. W tej sprawie również nie ma żadnego miejsca na rozmowę o sankcjach. Sankcje są w przypadku traktatów europejskich związane tylko i wyłącznie z użyciem artykułu 7. Tutaj muszą podjąć decyzję wszystkie państwa członkowskie jednogłośnie. Na to dzisiaj nie ma żadnej politycznej przestrzeni. Nie ma takiej woli politycznej, więc możemy to odłożyć na bok. Natomiast jeżeli chodzi o decyzję z 2015 roku o relokacji uchodźców do państw członkowskich Unii Europejskiej z poziomu ponadnarodowego, to ta decyzja nie jest wykonywana w żadnym z państw członkowskich w pełni. Znakomita większość państw członkowskich wykonuje ją w okolicach 10-18%, więc Polska nie jest sama, która nie widzi możliwości, ma trudności z wykonaniem tej decyzji. Jeżeli Komisja Europejska koniecznie zdecyduje się na to, żeby w związku z niewykonaniem tej decyzji szukać sprawiedliwości w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to Polska jest gotowa na to, by przedstawiać swoje racje i swoje argumenty także w postępowaniu sądowym. Ale to jest oczywiście ostateczność i byśmy zalecali Komisji Europejskiej, aby po prostu tą sprawę zamknąć, ponieważ ona jest nieproporcjonalnie toksyczna politycznie, przynosi koszty polityczne, nie przynosząc żadnego istotnego rozwiązania problemu, o którym mówimy. A problem jest realny, tylko że nie można go rozwiązać przy pomocy biurokratycznych mechanizmów rozlokowywania, rozdzielania ludzi. Viktor Orban sięgnął po kartę referendum. Co prawda nie uzyskał takiej frekwencji, która pozwalałaby uznać to referendum za ważne, ale przytłaczająca większość Węgrów, którzy wtedy wzięli udział w tym głosowaniu, wypowiedziała się przeciwko przyjmowaniu uchodźców, przeciwko tej relokacji. Polska też powinna zagrać taką kartą, żeby pokazać, że nasz rząd nie będzie nic wbrew woli naszych obywateli robił. Mamy jasność, że opinia publiczna jest po naszej stronie w tej sprawie w sposób jednoznaczny, w związku z czym polski rząd nie podejmuje żadnych prac nad przygotowywaniem takiego referendum. Natomiast myślę, że obserwatorzy międzynarodowi, także europejscy, powinni zwracać uwagę na jedną zależność. Im większa presja polityczna, jakakolwiek inna, na Polskę w tej sprawie, tym bardziej polskie społeczeństwo będzie myślało intensywnie o tym, żeby wyrazić swoją wolę bardziej dosadnie, na przykład w referendum. To nie jest w pełni zależne od rządu. Rząd nie ma takiej intencji, nie ma takiej woli, ale opinia publiczna, jak sądzę, jest w dużym stopniu zaniepokojona tą powracającą falą presją na Polskę w tej sprawie. Nawet bez sięgania po sankcje Bruksela może zadać dotkliwe ciosy polskiej gospodarce. Dzisiaj
Rzeczpospolita obszernie pisze. My też informowaliśmy w aktualnościach radiowej Jedynki o tym, jak Komisja Europejska ulega pomysłom Francji i Niemiec, które, komentuje Rzeczpospolita, oznaczają tak naprawdę likwidację jednego z filarów wspólnoty, wspólnego rynku. Idzie tutaj o zaostrzenie zasad o delegowaniu pracowników, o zarządzania, które uderzą w polski przemysł transportowy. To nie koniec złych informacji. Juncker miał obiecać francuskiemu prezydentowi poparcie dla propozycji dalszego zaostrzenia zasad delegowania pracowników. Francja i Niemcy ogłaszają wspólne stanowisko w tej sprawie, cytuję Rzeczpospolitą. To znaczy, że Berlin mniej troszczy się o sojusz z Warszawą i gotów jest poprzeć podział jednolitego rynku na wschód i zachód. To nie są dla nas dobre wiadomości. Myślę, że likwidacja to za dużo powiedziane. Myślę, że interesy gospodarcze niemieckie są jednak odrobinę inne niż francuskie w tej sprawie. Wzajemna zależność naszych gospodarek, także w tym obszarze, w obszarze świadczenia usług, jest dużo większa, więc liczę na to, że Berlin weźmie pod uwagę argumenty natury ekonomicznej w tej sprawie, które stoją po naszej stronie. Natomiast jest prawdą, że wśród czterech swobód Komisja Europejska walczy niezwykle w sposób zdeterminowany, jeśli chodzi na przykład o ochronę swobody inwestowania na naszym rynku przez zachodnich inwestorów. Natomiast jeśli chodzi o swobodę świadczenia usług, czy też swobodę świadczenia pracy, czyli te sfery, gdzie Europa Środkowa, w tym Polska, ma swoje zwycięstwa konkurencyjne. Nasza gospodarka jest konkurencyjna pod tym względem. Tam Komisja Europejska stosuje podwójne standardy, otwierając, w szczególności ta komisja, komisję przewodniczącego Junckera, otwierając szeroko drzwi do protekcjonizmu. Przyszłość wspólnego rynku tym samym staje się dzisiaj jednym z najważniejszych realnych wyzwań, które stoją przed Unią Europejską. To jest powód, dla którego pani premier Beata Szydło w ostatnim czasie spędza bardzo dużo czasu na konsultacjach z krajami bałtyckimi, skandynawskimi, Holandią, Irlandią. W ostatnim czasie mieliśmy serię spotkań na najwyższym poziomie, poziomie premierów. Spędza ten czas po to, żeby odbudować koalicję na rzecz wspólnego rynku wobec nieuchronnej perspektywy odejścia Wielkiej Brytanii, która zwykle była naszym sprzymierzeńcem w tej sprawie. Była głosem rozsądku w sprawie wspólnego rynku. Niestety protekcjonizm w Unii Europejskiej, w szczególności w starych krajach Unii, dzisiaj bierze olbrzymią przewagę i to będzie bardzo poważny problem. I tłumaczy się ten protekcjonizm tym, że trzeba zapobiegać wzrostowi nastrojów antyunijnych w krajach starej Europy. I to jest niesamowite. Nagle okazuje się, że tym głównym straszakiem, jeśli idzie o siły, które mogą rozsadzić Unię, nie jest już brytyjski nacjonalista. Nie są już hajderowcy w Austrii czy Alternative für Deutschland, tylko nagle tą główną siłą, której się wszyscy boją, jest kto? Jest polski pracownik, polski inwestor, polski hydraulik, który potrafi taniej, szybciej, lepiej zrobić to, co robi konkurencja z zachodnich krajów. Który po prostu korzysta z praw wspólnego rynku, z zasad, na które się zgodziliśmy w momencie akcesji Polski do Unii Europejskiej. W tym sensie to nie jest Unia podwójnej prędkości, to jest Unia podwójnych standardów, co się dzisiaj próbuje budować. Także w Brukseli. Ale ta sprawa ma swoją długą historię. Pamiętajmy, że właśnie kwestia usług jako pewnego straszaka była wykorzystywana już od prawie 10 lat w wielu krajach, w szczególności we Francji. Więc jesteśmy gotowi na to, żeby kontynuować ten spór w tej bardzo istotnej sprawie. A te sugestie, przecieki, bo tu też różne koncepcje się pojawiają, jeśli idzie o przyszłość strefy euro. Jedna z tych koncepcji przedstawianych przez przecieki medialne to jest podobno na poważnie rozważany scenariusz taki, że do roku 2025 każdy kraj Unii Europejskiej musi wprowadzić walutę euro. To też jest tylko straszak, czy realny pomysł? To są rozważania, takie półakademickie rozważania Komisji Europejskiej. Komisja Europejska w ostatnim czasie produkuje dużo takich papierów, dokumentów, które pokazują różne scenariusze wydarzeń. Przyjęcie wspólnej waluty pozostaje tylko i wyłączną kompetencją państw członkowskich, które stoją przed taką decyzją, tak jak Polska. I niczego tutaj nikt w tej sprawie nie zmieni. Polska zachowuje pragmatyczny dystans wobec wspólnej waluty, biorąc pod uwagę fakt, że przyszłość tej wspólnej waluty dzisiaj nie jest znana. Nie wiemy, w jakim kształcie wspólna waluta będzie wyglądała za lat 5 czy 7. Kiedy będziemy wiedzieli więcej, to będzie sens powrócić do realnej dyskusji, czy nam się to opłaca, czy nie. Czy po wyborze nowego prezydenta Francji jest
szansa na reaktywowanie współpracy w Trójkącie Weimarskim, Francja, Niemcy, Polska? My byliśmy gotowi na to zawsze. To francuska strona odeszła od stołu, uznając, że powody polityczne są ważniejsze niż realne interesy natury, na przykład bezpieczeństwa, czy też interesy gospodarcze na wspólnym rynku. Strona francuska twierdzi, że między innymi kontrakt na Caracale jest jednym z tych powodów. Myślę, że strona francuska powinna rozumieć, że tak się zdarza, że negocjacje handlowe czasami przynoszą sukces, czasami nie. To jest, wydaje się, dość normalna sytuacja, dość rutynowa sytuacja. W tym wypadku te negocjacje nie przyniosły sukcesu i trzeba z tym umieć żyć. My jesteśmy gotowi na to, żeby współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego, w ramach współpracy unijnej również napełnić jak największą treścią. Wydaje się, że mamy wspólne interesy, wspólne sprawy, które powinny być rozstrzygane na forum unijnym, także w intensywnym dialogu między Warszawą, Berlinem i Paryżem. Nie mamy tego problemu w przypadku Berlina, który tutaj zachowuje bardzo trzeźwą postawę, natomiast w przypadku Paryża faktycznie mieliśmy do czynienia z jakimś zacięciem. Nowa prezydentura to jest szansa na nowe otwarcie i jesteśmy na to gotowi. To na koniec doprecyzujmy. Polska ma problem z Komisją Europejską czy z Fransem Timmermansem, jak to wskazał ostatnio minister Waszczykowski? No, dokumenty, które między nami krążą od 18 miesięcy, bo to cała historia tej sprawy, są dokumentami Komisji Europejskiej. Nie ulega wątpliwości. Nie mamy co do tego wątpliwości. Natomiast z całą pewnością osobista determinacja i osobisty sposób widzenia tej sprawy przez Fransa Timmermansa ma tutaj swoje znaczenie również. Mówił Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych i gość Sygnał w Dnia w Radiowej Jedynce. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia. 27 po 8. Była to rozmowa dnia.